Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W naszych rozważaniach na tematy wiary ważne jest zachowanie bardzo odważnej postawy mającej na celu poznanie całej prawdy, którą Bóg objawia. Chodzi tu zatem o integralność Bożej nauki, integralność katolickiej doktryny. I moglibyśmy tutaj rozumieć to przynajmniej w dwóch znaczeniach. Po pierwsze, że chodzi o całość Bożego objawienia, a więc nie wykluczamy żadnego aspektu, żadnej prawdy szczegółowej z tego pełnego bogactwa, które Bóg objawia poprzez Pismo Święte i tradycję. Ale po drugie, tę integralność możemy i pewnie powinniśmy także rozumieć w sensie wiernego rozpoznania tej Bożej prawdy. Czyli nie chodzi o jakieś nie tylko dzisiaj modne, zmutowane wersje katolickiej doktryny. Chodzi o poznanie Bożej prawdy taką, jaką ona jest przez Boga objawiona w Piśmie Świętym i tradycji. Prawda jest wezwaniem do odpowiedzialności. Na Bożą prawdę odpowiadamy naszą wiarą, uznając, że Bóg jest prawdomówny i wszystko to, co nam objawia przez Pismo Święte i tradycję, jest prawdą. Patrząc na historię Kościoła, widzimy, że na poszczególnych etapach tej historii niektóre prawdy szczegółowe z tego integralnego depozytu wiary były częściej przypominane, a inne były tak trochę jakby w cieniu. I odnosząc to spostrzeżenie do dzisiejszych warunków, okoliczności, możemy powiedzieć, że jedną z takich prawd szczegółowych, dzisiaj nieco zaniedbanych w Kościele, to jest prawda o piekle, o wiecznym potępieniu oraz prawda o istnieniu i działaniu szatana i złych duchów. Więc jeżeli tak się sprawa ma, że są to tematy zaniedbane, to z pewnością jakimś logicznym, naglącym postulatem będzie tę prawdę odnowić w swojej pamięci, w swoim sercu, pogłębić, przyjrzeć się różnym aspektom tej prawdy, ażeby stanowiło to dla nas element mobilizujący do pogłębienia wiary w Boga. Bo przecież każda szczegółowa prawda zawarta w depozycie wiary domaga się przyjęcia. Nie ma u Pana Boga prawd cząstkowych, mniej ważnych. Wszystko, co Bóg objawia przez Pismo Święte i tradycję, jest ważne, jest prawdą, jest skierowane do nas, ludzi, dla naszego dobra, dla naszego zbawienia.
Piśmie Świętym mamy zapisane takie słowa: grzesznicy zaś zginą w ciemnościach. Kiedy słuchamy z uwagą Słowa Bożego, z łatwością uświadomimy sobie zawartą w nim przestrogę przed destrukcyjnymi skutkami złego życia. I tak na przykład prorok Amos wypomina egoistycznie nastawionym do życia bogaczom, nieczułym na los biednego i nie przejmującym się upadkiem ojczyzny: biada beztroskim na Syjonie i dufnym na górze Samarii, zniknie krzykliwe grono hulaków. Pan Jezus, jak czytamy w Ewangelii, ukazuje tragiczny, nieodwracalny los człowieka bez serca, wieczne potępienie w piekle. Pogrążony w mękach wołał do Abrahama: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza, niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może, ani stamtąd do nas się przedostać. Zatrzymajmy się zatem tego wieczoru przy tym podstawowym dla naszego życia temacie: skutki i konsekwencje naszych działań i postaw, a dokładniej wieczna perspektywa naszych postaw i działań. Nasz katolicki katechizm, czyli prawdziwy katechizm, wyraża ją lapidarnie: ostateczne rzeczy człowieka, śmierć, sąd Boży, niebo albo piekło. O tej ostatniej rzeczywistości mówi się dzisiaj mało, ukradkiem, albo wcale, albo w sposób nieodpowiedni czy powierzchowny. Piekło istnieje i powiedzmy to od razu: prawda o istnieniu piekła jest mocnym i pełnym troski apelem skierowanym przez Boga do każdego człowieka, do każdego i każdej z nas. Jest to apel o odpowiedzialność za swoje życie i za życie naszych bliźnich, za nasze czyny, słowa, decyzje, bo powtórki z życia nie będzie. Czytamy w liście do Hebrajczyków: postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Pisze święty Paweł: nie łudźcie się, Bóg nie dozwoli z siebie szydzić, a co człowiek sieje, to i żąć będzie. Kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała zbierze zagładę. Kto sieje w duchu, jako plon ducha zbierze życie wieczne. A w liście do Rzymian czytamy: wszyscy przecież staniemy przed Trybunałem Boga. Chrystus Pan wyraźnie i niejednokrotnie mówi o zgubie wiecznej, przestrzegając
przed nią. Czytamy w Ewangelii świętego Mateusza. Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. A w innym miejscu czytamy w słowach Chrystusa: nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Ewangelia według świętego Marka kończy się słowami Chrystusa wzywającymi do wiary, do przyjmowania chrztu. Mówi Pan Jezus: kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Wspaniała jest scena sądu ostatecznego, pełna dramatyzmu, a przede wszystkim prawdziwa, kiedy to Chrystus jako sędzia w swoim ostatecznym, prawdziwym, nieskorumpowanym wyrokiem wyda prawdziwy werdykt. I w stosunku do tych, którzy pełnili złe czyny, padną słowa: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Sięgnijmy nieco do treści, które przekazuje nam Kościół poprzez wieki na ten temat. W wyznaniu wiary Michała Paleologa z 1274 roku czytamy: dusze zaś tych, którzy umierają bądź w grzechu śmiertelnym, bądź samym tylko grzechem pierworodnym, natychmiast wstępują do piekła, gdzie jednak nierównym podlegają karom. Ten sam święty Kościół Rzymski mocno wierzy i stanowczo utrzymuje, że bez względu na powyższe, w dniu sądu wszyscy ludzie stawią się przed Trybunałem Chrystusa w swoich ciałach i zdadzą sprawę z uczynków swoich. Sobór Powszechny Florencki w dekrecie dla Greków w 1439 roku stanowi: dusze zaś tych, którzy umierają w uczynkowym grzechu śmiertelnym lub w samym grzechu pierworodnym, natychmiast wstępują do piekła, gdzie jednak nierównym podlegają karom. Papież Innocenty IV w liście do kardynała legata na Cyprze w 1254 roku pisał: jeżeli zaś ktoś bez pokuty umiera w grzechu śmiertelnym, to bez wątpienia cierpi na zawsze męki ognia wieczystego piekła. Mamy także w doktrynie Kościoła jasne stwierdzenie nieodwracalności piekła. Synod Konstantynopolski w 543 roku twierdzi: jeśli ktoś twierdzi lub sądzi, że kara szatanów i złych ludzi jest tymczasowa i że kiedyś nastąpi jej koniec, czyli że nastąpi apokatastaza dla diabłów i bezbożnych ludzi, niech będzie wyklęty. Pozostając przy tym temacie,
dzienniczka świętej siostry Faustyny. Prawda o Bożym miłosierdziu, którą w ostatnich kilkudziesięciu latach częściej sobie przypominamy, nie wyklucza prawdy o Bożej sprawiedliwości. Tak przecież wyznajemy zgodnie z prawdą. Jest to jedna z elementarnych prawd wiary katolickiej. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze. I paradoksalnie, chociaż siostrę Faustynę, świętą i jej dzienniczek kojarzymy przede wszystkim z Bożym miłosierdziem, to przecież w tymże dzienniczku są wyraźne elementy prawdy Bożej dotyczącej piekła i wiecznego potępienia. Sama siostra Faustyna pisze: dzisiaj byłam już w przepaściach piekła, wprowadzona przez anioła. Umarłabym na ten widok tych strasznych mąk, gdyby mnie nie utrzymywała wszechmoc Boża. Niech grzesznik wie, jakim zmysłem grzeszy, takim dręczony będzie przez wieczność całą. Pisze o tym z rozkazu Bożego, aby żadna dusza nie wymawiała się, że nie ma piekła, albo tym, że nikt tam nie był i nie wie, jak tam jest. Zauważyłem, że tam jest najwięcej dusz, które nie dowierzały, że jest piekło. Nie mogłam ochłonąć z przerażenia, tak strasznie tam cierpią dusze. A w innym miejscu, pisze siostra Faustyna, ujrzałam dwie drogi. Jedna droga szeroka, wysypana piaskiem i kwiatami, pełna radości, muzyki i różnych przyjemności. Ludzie szli tą drogą, tańcząc i bawiąc się. Dochodzili do końca, nie spostrzegając, że to już koniec. Na końcu tej drogi była straszna przepaść, czyli otchłań piekielna. Dusze te na oślep wpadały w tę przepaść, jak szły, tak i wpadały. A była ich tak wielka liczba, że nie można było ich zliczyć. I widziałam drugą drogę, a raczej ścieżkę, bo była wąska i zasłana cierniami i kamieniami, a ludzie, którzy nią szli, mieli łzy w oczach i różne boleści były ich udziałem. Jedni padali na te kamienie, ale zaraz powstawali i szli dalej. A na końcu tej drogi był wspaniały ogród, przepełniony wszelkim rodzajem szczęścia i wchodziły tam te wszystkie dusze. Zaraz w pierwszym momencie zapominały o swych cierpieniach. Bracia i siostry, od Pana Boga otrzymaliśmy zdolność podejmowania decyzji. Trwały dar dany człowiekowi, dany nam. I Pan Bóg pragnie, abyśmy wybierali dobro i czynili dobro. To jest droga wolności. Przypomnijmy raz jeszcze. Wolność w najgłębszym sensie to jest wybór dobra i tylko dobra. Realizacja dobra i tylko dobra. Tak mówi Słowo Boże. Kto popełnia grzech, staje się niewolnikiem grzechu. Jeżeli Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolnymi.
Księdze Mądrości Seracha czytamy: Bóg na początku stworzył człowieka i zostawił go własnej mocy rozstrzygania. Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochować wierności jest jego upodobaniem. Położył przed tobą ogień i wodę. Co zechcesz, po to wyciągniesz rękę. Synod w Valence w 855 roku stwierdza: źli nie dlatego giną, że nie mogli być dobrymi, lecz że nimi być nie chcieli i dzięki swemu błędowi przetrwali w masie potępionych, i to z racji grzechu pierworodnego albo uczynkowego. Pełen zatroskania pisze święty Paweł: a przeto, umiłowani moi, zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem. W naszej wędrówce życia mamy do czynienia z szatanem i złymi duchami, które kuszą nas, odwodzą nas od osiągnięcia wiecznego celu, który zamierzył dla nas Bóg. Rolą Kościoła jest chronić nas przed ich złowrogim, destrukcyjnym wpływem i doprowadzić nas do wiecznego celu, do zbawienia, do nieba. Pan Jezus mówi do apostołów: idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie, uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Celem tej misji jest uświęcenie każdego człowieka, świętość każdego i każdej z nas. Mówi Bóg: wy będziecie mi królestwem kapłanów i ludem świętym. U początku swojej publicznej misji Chrystus Pan wołał: czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Istotowo nawrócenie to zwrot ku Bogu, a odwrócenie się od szatana. O istnieniu i destrukcyjnym działaniu szatana i złych duchów Pismo Święte mówi w wielu miejscach. Tak na przykład w Dziejach Apostolskich czytamy słowa świętego Piotra, które streszczają misję Chrystusa. Mówił święty Piotr: znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego, że Bóg był z nim, przeszedł on dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. Święty Paweł uświadamia nam: chociaż bowiem w ciele pozostajemy, nie prowadzimy walki według ciała, gdyż oręż bojowania naszego nie jest z ciała, lecz posiada moc burzenia dla Boga twierdz warownych. Udaremniamy ukryte knowania i wszelką wyniosłość przeciwną poznaniu Boga i wszelki umysł poddajemy w posłuszeństwo Chrystusowi. Święty Jan w pierwszym liście pisze: kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. Kardynał Józef Ratz
Ratzinger pisał przed laty. Pojęcie demonicznych mocy jawi się powoli w Starym Testamencie. Występuje tam nie dość wyraźnie, natomiast w życiu Jezusa pojęcie to nabiera niesłychanie siły i ostrości, która nie słabnie u Pawła i trwa aż do ostatnich ksiąg Nowego Testamentu. Ten proces stopniowania od Starego do Nowego Testamentu aż do pełnej krystalizacji elementu demonicznego właśnie w przeciwstawieniu go postaci Jezusa, stałość tego występowania, tego tematu w całym świadectwie Nowego Testamentu ma szczególną wymowę. Nauka chrześcijańska zmierza ku Bogu i ogląda świat z perspektywy Bożej, pisał Grzegorz z Nyssy. Chrześcijanin wie, że ten nie potrzebuje się niczego i nikogo obawiać, kto boi się Boga. Bojaźń zaś Boga jest wiarą, czymś zupełnie innym niż strach przed mocami diabelskimi. Ale bojaźń Boża nie ma też nic wspólnego z chełpliwą odwagą, kontynuuje kardynał, która nie chce dostrzec powagi rzeczywistości. Istnieje upadła wolność, istnieje szatan. Do prawdziwego męstwa należy, aby nie bagatelizować niebezpieczeństwa, lecz zdawać sobie sprawę z całego wymiaru rzeczywistości. Im bardziej stoi człowiek po stronie Boga, tym bardziej też rośnie jego realizm. Tym jaśniej ukazują mu się kontury rzeczywistości, tym jaśniejsza staje się dla niego rzeczywistość sprzeczna ze świętością. Piękne maski szatańskie nie zwiodą już tego, który wszystko widzi od strony Boga. Rolą szatana jest sprzeciwiać się Bogu, non serviam, nie będę służył. I rolą szatana jest dzielić, z języka greckiego diabolos, ten, który dzieli, rozdziela, separuje człowieka od Boga, człowieka od człowieka. Dzieli aż po nieodwracalną rozpacz i radykalną samotność wiecznego potępienia. Szatan kłamie i zabija, tak mówi Pan Jezus do tych, którzy pozostają pod Jego wpływem. Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i wprawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Dzisiaj przejawem działania szatana są między innymi pogardzanie Bogiem i Jego prawdą, pyszałkowate stawianie się ponad Boga, osądzanie i poważny problem, przeinaczanie, mutowanie Bożej krystalicznej prawdy dotyczącej wiary i moralności. Przejawem działania dzisiaj są także wszystkie grzechy przeciwko życiu. Przejawem działania szatana, niszczenie życia, zabójstwa, a więc aborcja, eutanazja, praktyki antynatalistyczne, zarówno w wymiarze indywidualnym, problem antykoncepcji, jak i o szerszym globalnym wymiarze, programy ludnościowe o charakterze antynatalistycznym, śmiercionośna procedura in vitro, pogardzanie człowiekiem,
zwłaszcza nienarodzonym, starym, chorym, upośledzonym. Niegodnie współpracujemy z szatanem i sami wystawiamy się na niebezpieczeństwo, gdy trwamy w grzechu, zwłaszcza grzechu śmiertelnym, nienawiści, nieprzebaczeniu, nieczystości, nieuczciwości, korupcji. Powierzchowne świętokradzkie spowiedzi, świętokradzkie komunie święte, wiara w reinkarnację, wiara w horoskopy, wróżby, zabobony, gusła, karty tarota, homeopatię, inne praktyki okultystyczne, słuchanie muzyki satanistycznej, korzystanie z różnych gier komputerowych o elementach satanistycznych, gdy milczymy i akceptujemy nieprawe i niszczące człowieka prawodawstwo, gdy potulnie milczymy wobec jawnych i zakamuflowanych działań sił, które dążą do wyeliminowania Bożej prawdy i znaków naszej katolickiej wiary z życia publicznego, ze sfery polityki, kultury, sztuki, z programów szkolnych, z serc ludzkich, z rodzin. Gdy potulnie milczymy wobec bezbożnych, złych moralnie produkcji medialnych, radiowych, telewizyjnych, teatralnych, filmowych, internetowych, prasowych i gdy poddajemy się każdej innej destrukcyjnej ideologii, gdy uprawiamy medytacje wschodnie, jogę i sztuki walki sprzeczne z chrześcijańską wizją człowieka i świata. To tylko niektóre elementy będące znakiem zdrady Boga, zdrady wiary i zwrócenia się w kierunku sił ciemności. Toczy się walka o człowieka. Toczy się dramatyczna walka duchowa. To przykre, że wielu naszych rodaków zatraciło zdolność do głębokiej duchowej refleksji nad tymi poważnymi zagrożeniami oraz zdolność znajdowania skutecznych środków zaradczych. A przecież stawka jest wielka, najważniejsza, bo chodzi o konsekwencje i skutki, o wieczne konsekwencje i skutki naszych doczesnych wyborów, decyzji, czynów. Chodzi o człowieka, chodzi o każdego człowieka, o nasze serce, w którym dokonujemy wyborów. Walka duchowa ma wymiar powszechny, światowy, globalny. W Konstytucji Duszpasterskiej Gaudium et Spes o Kościele w świecie współczesnym czytamy: w ciągu całej historii ludzkiej toczy się ciężka walka przeciw mocom ciemności. Walka ta zaczęta ogniś u początku świata, trwać będzie do ostatniego dnia, według słowa Pana. Wplątany w nią człowiek wciąż musi się trudzić, by trwać w dobrym i nie będzie mu dane bez wielkiej pracy oraz pomocy łaski Bożej osiągnąć jedności w samym sobie. Człowiek jest wewnętrznie rozdarty, z tego też powodu całe życie ludzi, czy to jednostkowe, czy zbiorowe, przedstawia się jako walka i to walka dramatyczna między dobrem i złem, między światłem i ciemnością. Co więcej, człowiek odkrywa, że jest niezdolny zwalczać skutecznie o własnych siłach napaści zła, tak że każdy czuje się jakby skrępowany łańcuchami. Ale sam Pan
przyszedł, aby człowieka uwolnić i umocnić, odnawiając go wewnętrznie i wyrzucając precz księcia tego świata, który trzymał człowieka w niewoli grzechu. Konkluzja. Wobec powagi zarysowanej sytuacji, co więc mamy czynić? Bracia i siostry, przede wszystkim trzymaj się mocno katolickiej wiary. Nie dawać posłuchu zmutowanym wersjom katolicyzmu. Trzymać się mocno katolickiej wiary, którą Bóg objawił w Jezusie Chrystusie, w Jego życiu i nauczaniu. Wiary, którą Bóg objawia w Piśmie Świętym i tradycji. Zachować żywą wiarę. Słuchać Słowa Bożego. Czytać i rozważać Pismo Święte, życiorysy świętych, dzienniki duchowe świętych. Modlić się codziennie, zginać kolana przed Bogiem. Żyć w łasce uświęcającej. Często i z wiarą przystępować do sakramentów świętych. Sakramentu pokuty, komunii świętej. Wytrwale czynić dobro. Dawać odważnie świadectwo swojej wiary, także w życiu publicznym. Zachować radość i pokój w sercu i ufność złożoną w Chrystusie. Jasnym, klarownym, ewangelicznym osądem demaskować zło i grzech. Mówi do nas Chrystus Pan, to wam powiedziałem, abyście pokój we mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę. Ja zwyciężył świat. Poważne Boże pouczenie otrzymujemy po to, jak pisze święty Paweł, ażeby nie uwiódł nas szatan, którego knowania dobrze są nam znane. Bracia i siostry, przed nami droga. Bóg pragnie dla nas dobrej przyszłości i szczęśliwej wieczności. A zatem czuwajmy. Zakończmy serdecznym i mobilizującym nas słowem świętego Pawła z listu do Efezjan. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą i obrukszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie skasić wszystkie rozżarzone pociski złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha, to jest Słowo Boże, wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w duchu. Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością.